Subskrybuj kanał Wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków. Dom Wydawniczy Continuum przedstawia Elon Musk, wizjoner z Doliny Krzemowej Autor Kinga Kosecka Czyta Łukasz Knopek Założyciel, dyrektor generalny i dyrektor techniczny SpaceX Architekt Tesli, współprzewodniczący OpenAI Założycieli dyrektor generalny Neuralink. Współzałożycieli były prezes Solar City, a także założyciel ZipTu i Excom, czyli późniejszego PayPala, oraz Hyperloop i Boring Company. Genialny inwestor, inżynier i wynalazca. Oto opis jednego człowieka. Majątek 46-letniego Ilona Maska oszacowano w październiku 2017 roku na 20,8 miliarda dolarów, a tym samym uplasował się na 21. miejscu w rankingu Forbes 400. To oczywiście tylko mała część osiągnięć człowieka, któremu został poświęcony nasz materiał. Zapraszamy do wysłuchania historii przedsiębiorcy, który przez wielu uważany jest za jedną z najbardziej innowacyjnych osób żyjących współcześnie. Czy Elon Musk jest nieskazitelnym wzorem do naśladowania? Choć stawia się go w jednym rzędzie ze Steveem Jobsem i Billem Gatesem, a niemal wszystko, czego dotknie, zamienia się w złoto, to uważany jest również za rozkapryszonego szefa, któremu najbezpieczniej jest schodzić z drogi. Weźcie się wreszcie do roboty. Tak brzmi jeden z jego ulubionych tekstów rzucanych w stronę podwładnych. Oczywiście nierzadko okraszony jest on wulgaryzmami. Jego były partnerki, choć wyrażają się o nim z szacunkiem, również odkrywają kilka faktów mroczniejszej strony maska. Tę historię w głównej mierze oparto na anglojęzycznych artykułach prasowych oraz reportażach dotyczących Ilona Maska i jego działalności. Podczas pracy nad tekstem skorzystano z takich czasopism jak Wall Street Journal, The New York Times, Business Insider, The Guardian, Forbes, Esquire, Los Angeles Times oraz innych. Duży wpływ na ten audiobook miała także książka Ashley'a Wensa pod tytułem Elon Musk: biografia twórcy PayPala, Tesla, SpaceX, do której publikacji początkowo nie chciał dopuścić główny bohater. Ostatecznie zgodził się jednak na wydanie książki, co więcej, dodał do niej swoje komentarze. Źródła informacji zostały wplecione w treść, aby osoby pragnące poszerzyć wiedzę na dany temat miały ułatwione zadanie. Naszym celem jest przybliżenie sylwetki, maska osobom, które nie poznały go jeszcze dokładnie. Zdajemy sobie sprawę, że nasza praca jest dość krótka i skondensowana. Z góry zaznaczamy, że jest ona przeznaczona dla czytelników i słuchaczy, którzy nie mieli styczności z opasłym dziełem Ashleya Wensa, który przedstawia historię maska w najdrobniejszych szczegółach. Rozdział pierwszy Wczesne dzieciństwo Elon Reeve Musk urodził się 28 czerwca 1971 roku w Pretorii w Republice Południowej Afryki. Jest synem May Musk, modelki i dietetyczki z Kanady oraz Erola Muska, inżyniera elektromechanika, pilota i żeglarza z Południowej Afryki. Jego rodzice mają trójkę dzieci, z których Elon jest najstarszy. Wychowywał się razem z młodszym o rok bratem Kimbalem oraz młodszą o trzy lata siostrą Toską. Warto wspomnieć, że Elon ma niezwykle różnorodne korzenie. Mianowicie jego babcia od strony ojca była Brytyjką, a dziadek od strony matki Amerykaninem z Minnesoty. Przodkom maska warto poświęcić nieco więcej miejsca. Artykuł z sierpnia 2016 roku, który pojawił się w Business Insider, dostarcza ciekawych informacji na temat dziadków Ilona od strony matki, Wyn i Joshua Haldemanów. W 1950 roku rządni przygód Haldemanowie przenieśli się z Kanady do południowej Afryki. Podobno dziadek Ilona, Joshua, utyskiwał na upadek moralny Kanady. Nie do końca wiadomo, co miał na myśli. Był to jeden z powodów opuszczenia tego kraju przez rodzinę matki Ilona. Uprzednio Joshua Haldeman rozdał majątek. Prawdopodobnie uważał to za swój moralny obowiązek, ponieważ gryzły go wyrzuty sumienia w związku z opuszczeniem ojczyzny. Warto zauważyć, że obecnie sam Ilon ma podobny stosunek do pieniędzy, traktuje je instrumentalnie uważa, że jest to tylko środek, który warto przeznaczyć na pomoc innym ludziom. Dziadkowie Ilona łączyli w sobie chęć niesienia pomocy ludziom z niepohamowaną rządzą przygody. Nie potrafili usiedzieć długo w jednym miejscu i prawdopodobnie to stało się główną motywacją do zmiany miejsca zamieszkania. Po przybyciu do RPA stali się sławnymi postaciami odbywającymi wyprawy lotnicze. Między innymi dokonali oni przelotu jednosilnikową maszyną z Afryki do Australii. Zaangażowali się również w poszukiwania zaginionego miasta Kalahari. Według starej legendy miało ono znajdować się na pustyni w południowej Afryce. Dziadkowie Ilona odbyli aż dwanaście wypraw. Często podróżowali razem z dziećmi. Nigdy nie udało im się odnaleźć żadnych dowodów na to, że zaginione miasto istnieje. Nie zmienia to jednak faktu, że wyprawy te zapewniały haldemanom sławę. Często organizowali pokazy slajdów i spotkania, na których przedstawiali mapy oraz opowiadali o odbytych podróżach. Ekspedycje nie skończyły się jednak dobrze dla Joshua, który zginął w katastrofie lotniczej w 1974 roku. Mimo niepowodzeń, niewzruszenie wierzył w istnienie zaginionego miasta. Również Ilon wciąż pozostaje wierny swoim marzeniom i pewnie nieprędko się to zmieni. W artykule, który ukazał się w Esquire w listopadzie 2012 roku siostra Ilona Toska Mask stwierdziła, nasza rodzina różni się od innych ludzi, ryzykujemy więcej. Choć dla niektórych te słowa mogą brzmieć nieco protekcjonalnie, to można w nich doszukiwać się odrobiny prawdy. Ilon ceni sobie historię przodków i niejednokrotnie opowiada o nich z dumą, wspominając ich sukcesy stanowią oni dla niego pewnego rodzaju inspirację i motywację do odnoszenia sukcesów, a także dają mu energię, która w jego rodzinie jest dziedziczna. Tradycja w rodzinie Ilona ma również wymiar symboliczny. Mianowicie imię odziedziczył po pradziadku Johnie Ilonie Haldemanie. Przodkowie Ilona ze strony ojca mieli również barwną historię, jednak nie tak bardzo jak Haldemanowie. Dziadek Walter Henry James Musk był żołnierzem armii RPA. Rodzice Ilona nie zdołali zbudować szczęśliwego małżeństwa. Rozwiedli się dziewięć lat po jego narodzinach. Od tego momentu młody Ilon zamieszkał razem z ojcem w jednym z jego domów, który znajdował się na przedmieściach Pretorii. Jak możemy przeczytać w artykule The Mercury News z kwietnia 2014 roku, tata Ilona był zamożnym człowiekiem. Oprócz kilku nieruchomości miał także parę rasowych koni, jacht, samolot i udziały w kopalni szmaragdów. Dzięki temu rodzina mogła sobie pozwolić na wycieczki do Europy, Hongkongu czy Stanów Zjednoczonych. Choć bogaci rodzice często nadmiernie rozpieszczają własne dzieci, w przypadku Ilona było inaczej. Jego ojciec nie wynajmował pokojówek i ogrodników, jak miała to w zwyczaju reszta elity Republiki Południowej Afryki. Zamiast tego pojedyncze, lekkie prace zlecał swoim dzieciom, które dzięki temu miały okazję nauczyć się samodzielności i odpowiedzialności. Wymagający ojciec sprawił, że dzieci nie były rozpuszczone i szybko stały się samodzielne. Jednak jego trudny charakter i nadmierna surowość położyły się cieniem na dzieciństwie Ilona i jego rodzeństwa. Wśród cech, które młody mask przejawiał w dzieciństwie, raczej nie znajdziemy pokory. Elon w wywiadzie z Alison von Digelen w styczniu 2013 wspomina, że już jako mały chłopiec kwestionował obowiązujące reguły. Kiedy w wieku sześciu lat został zaproszony na imprezę urodzinową kuzyna, na którą rodzice zabronili mu iść, zrobił wszystko, aby tam się dostać. Początkowo planował odbyć podróż rowerem. Jednak kiedy usłyszał, że policja może go złapać i z powodu braku licencji zatrzymać, stwierdził, że po prostu dotrze na miejsce na piechotę. Nie chciałaby cokolwiek powstrzymało go w osiągnięciu celu. Dom kuzyna znajdował się po drugiej stronie miasta, dokładnie cztery godziny drogi piechotą. Nawet taka odległość nie zrobiła na nim większego wrażenia. Niestety, kiedy mały Ilon był już prawie na miejscu, niefortunnie wpadł na swoją mamę i rodzeństwo. Właśnie wychodzili z imprezy. Tak się przestraszył, że uciekł. Wdrapał się na drzewo i nie chciał stamtąd zejść. Ilon w dzieciństwie uwielbiał czytać książki. Wśród nich można wymienić klasyki science fiction jak Fundacja Asimowa i Autostradą przez galaktykę Douglasa Adamsa. Lubił również władcę pierścieni. Jego mama w reportażu Forbesa z maja 2012 roku wspomina, że w wieku 8 lub 9 lat przeczytał całą Encyklopedię Britannica. Zawierała ona blisko 120 tysięcy artykułów i aż 44 miliony słów. Jakby tego było mało, udało mu się ją zapamiętać. Miał fotograficzną pamięć i już w młodym wieku uważano go za mądrale, który znał odpowiedź na każde pytanie. Zdarzało mu się nawet znikać w księgarni, kiedy spacerował razem z mamą i resztą rodzeństwa. Siadał wtedy na ziemi, czytał i przenosił się do własnego świata. Często nie potrafił oddzielić fantazji od rzeczywistości. Śnił na jawie. Ta cecha charakteru Ilona sprawiła, że jako dziecko został uznany za osobę głuchą. Według Ashleya Wensa ludzie często coś do niego mówili, ale on w ogóle nie reagował. Z tego powodu wykonano mu serię badania, następnie postanowiono usunąć migdałki. Taki zabieg często poprawiał słuchu dzieci. Jak można się domyślić, Ilon po zabiegu w ogóle się nie zmienił. On po prostu lubił pogrążać się w tręsie i odcinać od świata. Nie miało to nic wspólnego z jego zmysłem słuchu. Obecnie wiele osób już wie, że kiedy mask pogrąża się w marzeniach, to należy zostawić go w spokoju. Najprawdopodobniej projektuje właśnie nową rakietę. Momenty wyłączenia umożliwiają mu doskonałą koncentrację, dają mu coś pięknego i wyjątkowego, co trudno opisać słowami. Mask określa siebie jako chip graficzny, a zjawiska fizykalne, wzajemne oddziaływania sił i przedmiotów potrafi wyobrazić sobie jako obrazy. Zupełnie jakby posiadał wewnętrzny symulator wyświetlający projekcje. Zachowując pewien dystans, można go pod pewnymi względami porównać do Alberta Einsteina. Mianowicie, kiedy wielki fizyk tworzył elementy teorii względności, wyobrażał sobie między innymi obserwatorów znajdujących się w pędzących pociągach lub spadającej windzie. Jeszcze większej wyobraźni wymagało ujrzenie w umyśle czterowymiarowej czasoprzestrzeni. Dopiero później, przy wsparciu żony, tworzył dowody matematyczne dla swoich wizji. Obrazy z umysłu geniusza okazywały się pełną paradoksów naukową prawdą. Na temat maska wypowiedziała się nauczycielka geografii z liceum, do którego uczęszczał. W artykule z The Mercury News z kwietnia 2014 roku wspomina go w taki sposób: Często widywałam go w bibliotece lub w jej pobliżu. Miał ponad przeciętne zainteresowania wykraczające poza program nauczania. Biblioteka przed nadejściem internetu była miejscem, gdzie można było zdobyć dalszą wiedzę. Choć każda matka uważa, że jej dziecko jest najlepsze i ponadprzeciętne, matka Ilona mogła mieć w tym trochę racji. Jak podaje Esquire z listopada 2012 roku, już w dzieciństwie zauważyła, że młody Ilon wyróżnia się na tle rodzeństwa. Stwierdziła nawet: Mam dwoje błyskotliwych dzieci, ale Ilon jest geniuszem. Potrafię powiedzieć, co na myśli mają Toska i Kimbal, ale nie potrafię rozgryźć Ilona. Interesował się nie tylko czytaniem. W liceum należał do zespołu grającego w szachy. Nie trwało to jednak długo, ponieważ po pewnym czasie stwierdził, że ludzie w porównaniu z komputerami wypadają słabo. Tak zaczęło się jego zainteresowanie komputerami. W tym Commodore WIG 20, a następnie Spektra Video i IBM, na które było stać jego zamożnych rodziców. Tym razem nie był to jednak słomiany zapał, ani przejściowe zaciekawienie, tak jak w przypadku szachów. Młody mask w mgnieniu oka nauczył się programowania komputerowego. Podobnie było z Markiem Zuckerbergiem, któremu rodzice opłacili lekcje z prywatnym nauczycielem tej dziedziny. Musk wspominał później w styczniu 2013 roku w wywiadzie z Alison von Digelen, że programowanie było najfajniejszą i najbardziej niesamowitą rzeczą, jaką kiedykolwiek widział. Z tego powodu zaczął czytać książki na ten temat i tworzyć pierwsze gry. Już w wieku 12 lat udało mu się napisać działający kod do gry wideo o nazwie Blastar na potrzeby magazynu PC and Office Technology. Sprzedał ją za 500 dolarów, co było sporą kwotą jak na dwunastoletniego chłopca. Obecnie gra jest dostępna online. Jak możemy przeczytać w artykule The Verge, z czerwca 2015 roku Blaster była grą o tematyce kosmicznej. Gracz, który wcielał się w postać samotnego pilota znajdującego się w przestrzeni kosmicznej, musiał zniszczyć frachtowce przewożące śmiertelne bomby. Wokół nich pełno było kosmicznych najeźdźców i asteroidów. Można więc zauważyć, że myśli Maska już w dzieciństwie wybiegały poza orbitę ziemską. Niewykluczone, że już wtedy zaczęła rozwijać się w nim pasja do przestrzeni kosmicznej. Biorąc pod uwagę grę, to jest ona bardzo prosta i w zasadzie nie ma końca. Można by powiedzieć, że nie jest to nic szczególnego. Oczywiście, oprócz tego, że gra została stworzona przez dwunastolatka w 1984 roku. Jak donosi Global Security w artykule z kwietnia 2003 roku, Musk kilka lat później zainwestował zarobione pieniądze w akcje spółek farmaceutycznych. Sam przyznaje, że udziały te zostały później sprzedane za kilka tysięcy. Dochody z ich zbycia wykorzystał w przyszłości, aby sfinansować wyjazd do Kanady. Rozdział drugi Wyjątkowość Choć młodemu Ilonowi nie można było zarzucić braku talentu technologicznego, to niestety nie miał szczęścia w życiu społecznym. Nie miał żadnych bliskich przyjaciół w szkole. Co gorsza, przez całe dzieciństwo był zastraszany przez kolegów. Nie kończyło się to na psychicznych torturach. Pewnego dnia grupa chłopców zrzuciła go ze schodów. Następnie bili go tak długo, aż stracił przytomność. Ilon przeżył, ale spędził wiele dni w szpitalu. Jak podaje Ashley Wenz, musiał przejść operację nosa, aby naprawić długotrwałe problemy po tym pobiciu. Oczywiście taka sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca, jednak można dopatrzyć się kilku jej przyczyn. W reportażu Forbesa z maja 2012 roku opisano, że młody mask często poprawiał kolegów, którzy popełniali nawet niewielkie błędy rzeczowe. Chciał dobrze, ponieważ sądził, że koledzy będą zadowoleni z nowo pozyskanej wiedzy. Co więcej, myślał, że w ten sposób wyświadcza znajomym ogromną przysługę. Ludzie jednak z reguły nie lubią być upominani również w błahych sprawach. Tak było również w przypadku kolegów Ilona. Stwierdzili, że jest arogancki i wykluczyli go z kręgu społecznego. Później zaczęli się nad nim znęcać. Przyczyną mogło być też to, że Ilon długo był najmniejszym i najmłodszym dzieckiem w klasie. Urodził się 28 czerwca, czyli w ostatni dzień, kiedy przyjmowano dzieci do szkoły w RPA. Z tego powodu był nazywany późnym głupcem. Stanowił świetny cel dla szkolnych gangów. Według Węsa, rówieśnicy Maska nie reagowali dobrze na jego chodzenie z głową w chmurach. Mogli wykonywać przed nim pajacyki albo krzyczeć mu prosto w twarz, ale to nie spotykało się z żadną reakcją Ilona. Jeśli akurat w tym momencie rozmyślał o czymś istotnym, to nie reagował w żaden sposób. Jego zachowanie było uznawane nie tylko za dziwne, ale także za niegrzeczne. On sam tłumaczył się, że część jego mózgu, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie obrazów, w sytuacji zamyślenia zostaje wyłączona na rzecz wewnętrznych procesów myślowych. Oprawcy ze szkoły Maska traktowali go jak dziwaka. Byli tak okrutni, że pewnego razu zmusili jego kolegę do tego, aby go zdradził i wywabił z kryjówki. Tym samym zniszczyli ich relacje. W rozmowie z Wensem Elon stwierdził, w szkole masz na karku ganka, potem wracasz do domu i tam znowu jest fatalnie. Moje życie było ciągłą gehenną. Młody Mask, choć niewątpliwie miał problemy z dostosowaniem się do szkolnej społeczności, ani myślał, aby się poddać. Odłożył na chwilę książki, a następnie zaczął uczyć się karate, judo i zapasów. W wieku 16 lat dużo podrósł, a obecnie ma 188 cm wzrostu. W końcu zaczął się bronić, a jego ciosy były równie silne co szkolnych łobuzów. Szybko nauczył się, że jeśli uderzy kogoś wystarczająco mocno, to co prawda również oberwie, ale nikt nie zaczepi go ponownie. Problemy z rówieśnikami nie były jedynymi, z którymi musiał się zmierzyć. Choć z pozoru wychowywał się w bogatej rodzinie, która zapewniała mu wszystko do właściwego rozwoju, to rzeczywistość nie malowała się tak kolorowo. Jak możemy przeczytać w artykule Rolling Stone z listopada 2017 roku, Ilonowi rzadko zdarzało się widywać rodziców nie tylko po rozwodzie. Jego rodzice przed rozstaniem nie poświęcali mu wystarczająco dużo czasu. Zamiast tego wynajęli kogoś w rodzaju gosposi. Jej zadaniem było pilnowanie, aby niczego nie popsuł. Ta jednak niezbyt dobrze wywiązywała się ze swoich obowiązków. Dorosły Ilon wspomina tę kobietę w ten sposób: Nie patrzyła na mnie. Tworzyłem materiały wybuchowe, czytałem książki, budowałem rakiety i robiłem rzeczy, które mogły mnie zabić. Jestem zszokowany, że mam wszystkie palce. Następnie dodaje: Wychowały mnie książki, dopiero w dalszej kolejności rodzice. Tym samym na młodego Maska nie zwracał uwagi prawie nikt. Z tego powodu w dorosłym życiu tak bardzo boi się samotności, którą prawdopodobnie próbuje zagłuszyć pracą na rzecz ocalenia ludzkości. Warto zastanowić się, dlaczego firmy Maska zajmują się działalnością ekologiczną. Możliwe, że wpływ na to miały zainteresowania z dzieciństwa. Przeczytał niezliczoną liczbę komiksów, w których wszyscy zawsze próbowali uratować świat. Dzięki nim zauważył, że należy dążyć do tego, aby uczynić planetę lepszym miejscem do życia. W wywiadzie ze stycznia 2013 roku z Alison von Digalen Musk przyznaje, że 13., 14. i 15. rok jego życia były najbardziej traumatyczne. Przeżywał wtedy kryzys egzystencjalny. Nie mógł jednak porozmawiać o tym z rodzicami. Byli oni bowiem wiecznie nieobecni. Z tego powodu podejmował próby zrozumienia sensu życia i czytał książki. W tamtym okresie w jego ręce wpadły pozycje Fryderyka Niczego i Artura Schopenhauera. Takich książek zdecydowanie nie powinno czytać dziecko w jego wieku. Ilon po latach przyznał, że to wpłynęło na niego naprawdę źle. Wens w książce poświęconej maskowi wspomina, że szukał także odpowiedzi w tekstach religijnych. Ostatecznie jednak stwierdził, że to dzieła z dziedziny science fiction najbardziej ukształtowały jego światopogląd. Za pomocą jednej z książek o tej tematyce Autostopem przez galaktykę dostrzegł, że najważniejszą jednocześnie najtrudniejszą rzeczą w życiu jest stawianie odpowiednich pytań. Odpowiedź na nie jest już rzeczą banalną. Elon kieruje się tą zasadą w dorosłym życiu i na jej podstawie prowadzi firmę kiedy rodzice Ilona się rozwiedli, początkowo zamieszkał razem ze swoją matką i rodzeństwem. Mały mask był niezwykle wrażliwą osobą. Było mu przykro z powodu ojca, który został sam i zdawał się z tego powodu być bardzo smutny. Ilon pomyślał, że mógłby być jego towarzystwem, i przeprowadził się do niego. Nie zdawał sobie sprawy, na co się decyduje. Errol nie był kochającym tatą. W wywiadach z Ashleyem Wensem Kimball twierdził, że był to człowiek wszechobecny i niezwykle wymagający. Często mówił do chłopców przez trzy lub cztery godziny, a oni nie mogli mu odpowiadać i przerwać tego monologu. Co więcej, sprawiał wrażenie, jakby czerpał sadystyczną przyjemność z tego, że odbiera synom radość dziecięcych rozrywek. Kiedy Ilon wspominał w jego obecności o chęci emigracji do Stanów Zjednoczonych, ojciec odsyłał go z posie i zmuszał go do wykonywania wszystkich prac domowych. W ten sposób chciał mu pokazać, co oznacza zabawa w Amerykanina. May, matka Ilona, negatywnie reaguje na imię swojego eksmęża. Nie chce jednak przytaczać rodzinnych historii, ponieważ jej zdaniem byłoby to nieodpowiednie. Według niej o takich rzeczach po prostu się nie mówi. Twierdzi tylko, że Erol nie jest miły dla ludzi i że nikt nie potrafi się z nim porozumieć. Elon opowiedział trochę więcej o swoim ojcu i odkrył jego ciemniejsze oblicze. On był okropnym człowiekiem, mówi Mask w wywiadzie, który ukazał się w Rolling Stone w listopadzie 2017 roku. Dalej tłumaczy, że przeciętny człowiek nie będzie w stanie wyobrazić sobie zła, które zgotował mu jego ojciec opowiada o tym, że okropnie czuł się w jego towarzystwie oraz oświadcza, cytując dosłownie, że Erol popełnił prawie wszystkie zbrodnie, jakie można sobie wyobrazić. Twierdzi również, że jego ojciec ma zły plan, choć nie precyzuje, co dokładnie ma na myśli. Warto zauważyć, że kiedy wypowiada te słowa podczas wywiadu, po jego twarzy płyną łzy. Co więcej, jego ojciec stosował względem niego przemoc fizyczną. Zapytany o relacje z synem, ojciec maska wypowiada się równie niejasno i emocjonalnie co Elon. Stwierdził, że nigdy świadomie nie groził nikomu ani nikogo nie skrzywdził, ani nie został o nic oskarżony. Subskrybuj kanał Wirtualo i bądź na bieżąco z premierami najnowszych audiobooków.